spotkaniu z cyklu Rewitalizacja wśród nas. Czego dotyczy? Raz, dwa, trzy, raz. Czy słychać? Cieszę się, że jesteśmy. Dzisiejsze spotkanie będzie miało jakby trzy odsłony. Pierwsza odsłona to dowiemy się, co wyszło z diagnoz i wskaźników. I o tym będzie pan mówił, pan Przemek. W drugiej części usiądziemy tam przy stolikach i trochę jakby opiszemy nasze refleksje z tym związane, o czym będzie mówił pan Przemek, ale o problemach, o tematach, czy to będą tematy społeczne, czy infrastrukturalne. Chcielibyśmy, żebyście państwo to tam uwidocznili na tych kartkach, które państwo dostaną, tak żebyśmy mieli tą podstawę do opisania, treść do opisania tej rzeczywistości dookoła, która nas otacza. A trzecia rzecz, to zaczniemy powoli generować pomysły. Pomysły, czy w zakresie społecznym, co się powinno wydarzyć, czy infrastrukturalnym, technicznym. I to będzie początek. Następne spotkanie już teraz państwu powiem, że będzie 11 kwietnia. Przepraszam, ale dzisiaj mam trochę ciężki dzień. 11 kwietnia o godzinie 17 się tu spotkamy i będziemy pracować nad tymi pomysłami, będziemy je doszlifowywać, dopracowywać. Czy na 16 mogłoby być? A jak państwu pracuje? To we wtorek jest, to są wtorki. 16 będzie lepiej dla państwa? Czy komuś z państwu nie pasuje, bo może chciałby wziąć udział, a już teraz wie, że będzie w pracy? Jeżeli nie, to bardzo dobrze, to no, przyjmujemy tą 16. Tak, to przyjmujemy tą godzinę 16, zrobimy korektę. Te nasze spotkania z założenia nie powinny trwać dłużej niż 2 godziny, 1,5 do 2 godzin. Tam jak będziemy przy tych stolikach, będzie możliwość zrobienia herbaty czy kawy sobie, tak żeby spokojnie móc popracować. I mamy szczytny cel i czyste ideały w tym, żeby wygenerować takie inicjatywy, które spowodowałyby rzeczywistą rewitalizację. Bo też pewnie pan Przemek za chwilę o tym powie. Rewitalizacja to nie tylko mury i kanalizacja. To przede wszystkim ludzie. A czynnik społeczny jest tutaj najistotniejszy. Najistotniejszy. Więc ja nie będę już przedłużał. Powiem tylko, że to, co wspólnie razem ustalimy i radni naszej gminy dostaną wypracowany materiał do oceny i do przyjęcia w czerwcu, jeżeli przyjmą ten dokument, to później przez kolejnych 6 lat będzie możliwość pozyskiwania środków finansowych właśnie na te projekty, które my tutaj wymyślimy, które wpiszą się w tą ideę rewitalizacji. To tak ogólnie. A teraz już pan Przemek. Dziękuję. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dla tych państwa, co mnie nie znają, nie mieli przyjemności być na pierwszym spotkaniu. Ja się nazywam Przemek Wojcieszak, reprezentuję TCRS Wrocławia, firmę, która ma przyjemność pomagać państwu opracowywać lokalny program rewitalizacji gminy Goleniów na lata 2017-30. Chciałbym, aby razem z tym, co państwu powiem i porozmawiamy i z tym, o czym mówił pan dyrektor, a co ja czasami nazywam grami, zabawami, ale to tak oczywiście żartobliwie, bo tak naprawdę to, co się odbędzie po drugiej stronie sali, jest dla nas najważniejsze w tej chwili w pracy nad programem rewitalizacji i żeby państwo z nami dalej chcieli pracować i dalej pracować nad programem rewitalizacji, no chciałbym, żebyśmy to wszystko w 1,5 godziny skończyli, ale oczywiście jakby państwo chcieli dłużej, to proszę bardzo, ja nie ma żadnego problemu, dysponuję czasem. Szanowni państwo, dzisiejsze spotkanie to jest tak. Przedstawienie tych wskaźników obszarów rewitalizacji zdegradowanych, dyskusja o obszarze, potem właśnie ta pogłębiona analiza i ta praca nad fiszką projektową. W wyniku tutaj rozmów też z panem dyrektorem właśnie uznaliśmy, że to będzie jeden z najważniejszych elementów prac z państwem i my byśmy chcieli, żeby nad tym już dzisiaj powoli zacząć pracować. Ja tylko chciałem przypomnieć, tak, z poprzedniego spotkania, co rozmawialiśmy, że rewitalizacja
czy cały ten proces wyprowadzania obszarów zdegradowanych jest procesem kompleksowym, prowadzonym w sposób zintegrowany, na rzecz społeczności, przez społeczność, najlepiej w różne sfery działalności człowieka, czyli przestrzeń, gospodarkę. I cały czas tu przejawia się, jak Państwo widzą, że na rzecz społeczności, stan kryzysowy i te wszystkie elementy Państwu za chwilę pokażę, czyli cały proces rewitalizacji, który się odbywa, odbywa się na jakimś obszarze, który można wyznaczyć jako skoncentrowany, jako miejsce skoncentrowania różnych zjawisk negatywnych, które wydaje nam się, że ich nie ma. Ale mam nadzieję, że też potem, jak o tym będziemy rozmawiać, to też Państwo dojdą do wniosku, że to, co my pomimy, to też jest troszkę prawda. Ważne to też jest to, co powiedziałem, że my pracujemy na podstawie wytycznych ministerstwa, wytycznych, czyli tych zasad realizacji przedsięwzięć wyznaczonych przez Państwa Program Operacyjny, czyli przez Województwo Zachodniopomorskie. I dlatego jest nawet lekka zmiana dzisiejszego spotkania, że już rozmawiamy o zadaniach, gdyż Państwo Województwo chce koniecznie, aby wypracowany program rewitalizacji zawierał aż 30%. To jest dużo, bo na 9 zadań, nawet jak wymyślimy to 3, muszą być niezaproponowane przez jednostki publiczne, muszą być przez organizacje społeczne, czy przez partnerów społecznych i prywatnych, no bo prywatnych rozumiemy przedsiębiorców, tak? Także to jest dużo, Szanowni Państwo, i tu będzie praca przed nami. Dlatego o tym dzisiaj już chwileczkę porozmawiamy. No i ustawie, która dziś jest tam duchem i metodologią cały czas opracowywana. I sam proces, tak jak Państwo pamiętają, najważniejszy jest wskaźnik społeczny, czyli my badamy wskaźniki społeczne, a potem któryś gospodarczy, środowiskowy, przestrzenno-funkcjonalny, technicznych. I jeżeli spełni się społeczny i któryś z tych, no może być więcej, ale któryś musi się spełnić, wówczas obszar można uważać za zdegradowany. Jak mamy obszar zdegradowany, wówczas możemy mówić, że albo go weźmiemy jako rewitalizacji, albo tylko część jego jako rewitalizacji. Bo jak Państwo pamiętają, mamy ograniczenia dotyczące obszaru i ilości mieszkańców. Do 30% mieszkańców gminy. I w wyniku tego miesiąc już prawie minął, prawda? Miesiąc. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli zdobyć różne informacje statystyczne, ale też opisowe do wyznaczania tych obszarów zdegradowanych na terenie gminy pracownikom instytucji różnych publicznych, ale też Państwu, bo Państwo przez w ostatnim spotkaniu proszeni i też się zaangażowali. I Szanowni Państwo, przede wszystkim wydarzyła się taka rzecz, że my chcieliśmy zbierać dane i tak zbieraliśmy na każdą ulicę Państwa w mieście, Koleniowie, na każdą miejscowość, nie mylić z sołectwem, tak? Na terenie gminy. Mało tego, te wszystkie dane musieliśmy zagregować w postaci miejscowości, no bo to jest miejscowość wiejska, a w przypadku miasta Goleniowa zagregować też najpierw do obrębów geodezyjnych. W Państwa mieście jest 11 obrębów geodezyjnych. Tak każą wytyczne Państwa. No i tak myśmy na początku dokonywali analizy wszystkich wskaźników. Jak Państwo widzą, tych wskaźników, które mogliśmy zbadać dla wszystkich, czyli i dla miasta, i dla wsi, tak, było 27. Tak? Ostatecznie 27 wskaźników. Najwięcej oczywiście w społecznych, po tym, żeśmy rozmawiali i Państwo się też dopytywali, bo tych jest po prostu zawsze najwięcej, bo najłatwiej różna statystyka, czy w pomocy społecznej, czy w Urzędzie Pracy, czy w szkołach, prawda, w domach kultury jest prowadzona i dzięki temu można różne informacje o nas się dowiedzieć, tak? Statystycznie. W gospodarce zostały zidentyfikowane i używane dwa wskaźniki. Jeden środowiskowy, ale on jest takim wskaźnikiem strukturalnym. Przestrzenno-funkcjonalne 4 i techniczne, czyli dotyczące budynków, tak? Też w sumie 4, ale to też są strukturalne, czyli
Nie na każdy wskaźnik, Szanowni Państwo, udało się zdobyć również wiarygodne i miarodajne informacje dla całej gminy, tak? Mamy informacje dotyczące na przykład stanu obiektów mieszkaniowych, które Państwo nam pomagali zdobyć, pomagała spółdzielnia i to, co ma w gminach zasób gminy, no ale przecież jest setki, jak może tysiące to przesadzę, tak? Ale setki domów indywidualnych, gdzie my ich stanu technicznego nie znamy, tak? No i nigdy ich nie poznamy, bo to już nie mówiąc o tym, że my sami byśmy nie wpuścili kogoś, co by się mu pochwalić, ale nie ma to możliwe. Natomiast też te wszystkie informacje, bo to jest ważna rzecz, które będą i dzisiaj rozmawiamy i pokazujemy, to my też potem będą zaprezentowane w dokumencie i nawet to, co nie mamy wskaźnika do końca wieczystego, będziemy mieli jako charakter taki opisowy, tak? Pewne informacje, tu ja Państwu podam przykład, jak dojdę, będzie można, znaczy widać jakąś tendencję, widać jakiś charakter i można go opisać, może nie do końca tak super cyfrą, tak? Stosunek coś do czegoś. Bo jak pamiętamy, co mówiłem na poprzednim spotkaniu, obszary zdegradowane to są te, gdzie wskaźnik dla terenu gminy jest jakiś średni dla gminy i ten wskaźnik, który występuje na tym terenie jest no wyższy lub niższy w zależności od tego, czy czego dotyczy wskaźnik. Taki jest dla danego obszaru, tak? Od średniej gminy, czyli tak jak mówiłem, jak bezrobocie jest ileś tam, na przykład 5% u państwa to chyba mniej, nawet, no to tam, gdzie jest więcej, no to jest gorzej, tam, gdzie jest mniej, to znaczy, że jest lepiej, tak? Czyli jest mniej osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, bo to jest bezrobocie rejestrowane. Także bardzo dużo jest tych wskaźników, naprawdę. Ważne jest też to, że bardzo dużo jest tych wskaźników, które spełniają wytyczne Urzędu Państwa Marszałkowskiego. Ja Państwu mówiłem na poprzednim spotkaniu, że nasza praca nad rewitalizacją ma cały czas ten cień Urzędów Marszałkowskich, bo tego nie u Państwa, ale w całej Polsce, gdzie każdy urząd ma swoje wytyczne, że tak powiem, swoje wymyślanki, do których my musimy się dostosować, bo oni ten program będą potem oceniać. Oprócz tego, że Rada go uchwali, przyjmie go, to również Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego musi go wpisać na listę, a wpisze go czytając i oceniając. I tu jest to, do czego doszliśmy na poprzednim spotkaniu, co mówiliśmy, że nam się ciągle gdzieś wydaje, że tu jest do rewitalizacji, a my niestety jako firmy, które to przygotowują, pomagają gminom, mówimy jedno. My musimy zbadać wskaźniki, bo tych, których ci, którzy oceniają te programy, nasza chęć, że my uważamy, że tu jest, dość słabo interesuje, powiem szczerze. Nie ma cyfry, nie ma wskaźnika, nie ma jakiegoś podparcia jakimiś innymi statystycznymi danymi lub opisowymi w jakimś dokumentach. To może być na przykład w miejscowym planie jest jakiś teren wskazany, u Państwa to chyba nie ma tego, no ale mogą być tereny wskazane, które są na przykład jakieś zdegradowane. Planiści mają taką charakter, że teren może być w jakiś sposób zdegradowany. Charakter terenu taki jest, tak? Oni to jakoś tam oceniają, nie wiem jak. No to wtedy my możemy teoretycznie to wykorzystać, tak? Bo na to jest, jak ja to mówię, bumaga, tak? Jest papier, że to jest taki teren. Ale najważniejsze niestety są te wskaźniki, które my musieliśmy zbadać, dostosować. I oczywiście one są średnia dla miasta, średnia dla całej gminy, miasto, wsie. I Szanowni Państwo, to co chciałem Państwu przedstawić, to jest to, co wyszło nam z tych obliczeń. Wszystkich. Ulice w mieście, najpierw miasto, przepraszam, no ale to już nie będzie jakaś kolejność, tak? Najpierw miasto, potem pokażę te miejscowości wiejskie, bo ich jest strasznie dużo, miejscowości, tak? Nie są tylko miejscowości, strasznie dużo, proszę Państwa. Więc to są wskaźniki, które, zjawiska, które one prezentują. Bezrobocie, ubóstwo, patologie, przestępczość, edukacja będzie dalej, to jest tylko początek, tak? Oraz wskaźniki, które zostały użyte. Górny wskaźnik jest o tyle istotny, że ludność gminy to 100% i w mieście jest na tym obszarze, który myśmy zidentyfikowali, mieszka 27%, a mają Państwo 30 mamy. I to co mówiłem, tak? Państwu opowiadałem, że tam, gdzie mamy kumulację zjawisk negatywnych, ona występuje tam, gdzie mieszkają ludzie. Niestety. Bo my badamy zjawiska
najpierw społeczne i potem badamy dodatkowo kolejne. Ale jak Państwo tutaj sobie przyjrzą, ja Państwu to szybko mówię, to zobaczą Państwo gdzieś jakąś taką, że to się tak nakłada nawet. No to mamy bezrobocie i jak Państwo widzą, w gminie jest na przykład 3,7. To nie jest oczywiście stopa bezrobocia, żeby nie mylić, tak? Co mówi Urząd Pracy, stopa bezrobocia. Nie. To jest jakby cyfrowo, tak? 3,7 osób jest bezrobotnych w wieku produkcyjnym. A na terenie tym, gdzie żeśmy zidentyfikowali, jest 3,9. I jak Państwo widzą, idąc po kolei, tak? Czy zaległości czynszowe, czy eksmisje na 1000 mieszkańców, czy niebieskie karty, czy osoby uzależnione w różny sposób, tak, od narkotyków, alkoholu, no te, które się zgłaszają do pomocy społecznej i z tej pomocy korzystają z tego powodu. To nie znaczy, że ich jest, wiecie Państwo, to jest statystyka, to musimy cały czas mieć to na uwadze, to nie są liczby bezwzględne, tak? Tak samo przestępczość wskazana przez policję, tak? Czy czyny stwierdzone na 1000 mieszkańców średnioroczne, jakie czyny karalne wśród nieletnich. I te czyny są, no czyny karalne to jest, nie wiem, jakieś pobicia, tak? Czy kradzieże drobne nawet, tak? Czyli można powiedzieć, że charakter przestępstwa nie jest znaczny, no ale uciążliwość prawdopodobnie, tak? A jeszcze przy skali może powodować pewne, czy egzaminy, tak? Tutaj bardzo dziękuję oświacie. Myśmy zrobili tak, że tak jak Państwu chyba mówiłem, chcieliśmy, żeby oświata podała nam wyniki średnio uczniów z każdej ulicy. Czyli bez znaczenia, do której szkoły chodzą, oni są obliczeni, tak? No bo mogli, nie wiem, w Goleniowie mieszkać i nie chodzić do swojej rejonowej, tylko do innej, tak? Tak samo mówimy o miejscowościach wiejskich. Czyli też są dzieci, które chodzą do Goleniowa, do szkoły, chociaż mieszkają na wsi, prawda? Więc to są średnie wyniki na każdą ulicę i miejscowość, tak? No może są nieznacznie niższe, tak? Od średniej gminnej, no ale są. No najwięcej jest tych społecznych, Szanowni Państwo, oczywiście, jak zresztą Państwo widzieli, tak? Potem mamy te, które też zbadaliśmy, ale nie do końca są, czyli już nie przekraczają, prawda? Czy frekwencja, czy czytelnictwo, czy ci członkowie kół organizacji na 1000 mieszkańców, to bardzo dziękuję tutaj. No rzadko się ten wskaźnik udaje nam zdobyć, bo po prostu nie ma takich danych, a Państwo wyłuskali i mają. Ale to też nie jest oszałamiający wynik, tak? Dla tego całego obszaru. Bo jest 11,7, a dla gminy średnio jest 11,2, więc ten nie jest super większe, to czytelnictwo średnio na tym obszarze. A trzeba pamiętać, o czym mówiłem, że na obszarze miasta, który badamy, którym Państwu też pokażę, no są pewnie uliczki, ulice lepsze i ulice gorsze, bo to jest średnia, tak? I tak zwany kapitał ludzki, że się tak ładnie nazywa, czyli tak naprawdę wiek przedprodukcyjny i wiek poprodukcyjny. No i jak tak spojrzę, to statystycznie tak mamy, czyli więcej poprodukcyjnych, a mniej nas jest produkcyjnych. Ale obie są złe, tak? Znaczy nie to, że Państwo oczywiście przyszli i jest więcej, tylko wiecie Państwo, chodzi o jakby problemy społeczne, które za tym nam się kumulują, tak? Bo z jednej strony za mało dzieci, no to mamy swoje problemy społeczne, o których sobie nie uświadamiamy, ale de facto jest. No i osoby starsze, bo mamy, do nich musimy dostosować różne formy i oferty, tak? No nie jest problem, tylko w sensie zjawisko, które musimy nie tyle przeciwdziałać, no bo nie zgłodniejemy, chociaż może kiedyś tak będzie można, ale żeby grupie osób, które są starsze, tak? Wspomagać je w tym, żeby funkcjonowały jak najdłużej wśród nas społeczeństwa w jak najwygodniejszych warunkach, tak? I to jest jakiś tam w cudzysłowie nazwę problem społeczny. Czyli jak Państwo widzą, troszeczkę tych problemów jest i zgodnie z tym katalogiem, który mówi nawet ustawa, generalnie tylko ta frekwencja badana jako tą trochę aktywność społeczną, bo tą aktywność społeczną i kulturalną mamy we frekwencji i w tych czytelnictwach bibliotek się nam nie spełnia. W każdym z tych punktów, a pewnie jeszcze byśmy mogli dostać, bo jeszcze na niektóre dane nawet czekamy, bardziej jeszcze szczegółowe, czyli w każdej z tych sfer, czyli bezrobocia, ludzi korzystających z pomocy społecznej w różny sposób, tak? Nas jako osób młodszych, starszych oraz to, co mówi ustawa i wytyczne, kultura, czyli działalność, uczestnictwo w kulturze i uczestnictwo
w życiu społecznym, to tylko te ostatnie dwa się nie spełniają. I to niewiele. I szanowni państwo, ja państwu pokażę na końcu, aczkolwiek muszę zdradzić, że tak naprawdę ta kumulacja tych zjawisk występuje u was w tak zwanym, znaczy nie tak zwanym, to jest obręb, obręb szósty i piąty w mieście. Tak ja państwu pokażę. Po prostu tak wychodzi. I teraz jak myśmy to zbadali, no to my dokonywaliśmy dalszych badań. Jak wychodzą inne wskaźniki, przepraszam, inne zjawiska jak występują dalej, tak? Te dodatkowe, czyli mamy przedsiębiorczość, tak zwaną tą gospodarkę czy przedsiębiorczość, tak? Badaną poprzez rejestrację podmiotów gospodarczych w systemie REGON, jak i też tej fluktuacji, tak? Czyli informacji, ile tych przedsiębiorstw na danym terenie zakończyło działalność na przykład. No i jak państwo też widzą, nie jest ich wcale. Tu jest mniej i tutaj też więcej kończy. No, że nie są to dużo więcej, ale ja cały czas powtarzam. My musimy działać na statystyce, na wskaźnikach i jak potem czytają to oceniający, oni po prostu to widzą, tak? Jest więcej? Okej. Te, które się nie spełniają, czyli te tak zwana techniczne, no jak to w mieście, no, wodociąg, kanalizacja generalnie jest, tak? Więc tak samo jak sieć gazowa, więc no, coś wychodzi, ale to oczywiście jest lepiej. I te budynki, o których rozmawialiśmy, jest to ten wskaźnik strukturalny, gdzie nie mamy do końca liczby obiektów, więc ta ocena jest jak, była jakościowa troszeczkę, tak zwana strukturalna. I tam dotyczyła tego, że mimo wszystko badając te wszystkie obręby, również gdzieś w tym obrębie głównym jest statystycznie najwięcej obiektów, czy państwo zgłaszali, też państwo pamiętamy, tak, zgłaszali, że są obiekty do remontu, a też jest kumulacja czegoś takiego, i tu mamy różne dyskusje wśród ekspertów, akurat w tych dwóch obrębach obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków, tak? Co z drugiej strony zawsze idzie w ślad za tym, że myślimy, iż obiekt zabytkowy, nawet jeżeli go wyremontujemy, no to niestety nawet wyremontowanego, jego eksploatacja, jego trwałość jest przynajmniej w teorii relatywnie krótsza niż w budynku nowego, tak? I mają państwo tam ściśnienie tych obiektów. I tak wygląda miasto, ja pokażę potem, bo nie wymieniliśmy ulic, bo o tym będziemy jeszcze chwilę dyskutować, ale mamy mapę. Natomiast sytuacja, szanowni państwo, z miejscowościami wiejskimi, których jest strasznie dużo u państwa, no i byśmy tu całe dnie siedzieli. Natomiast patrząc na te same zjawiska, na te same wskaźniki, tak? Na te same proporcje. Aha, i najważniejsze, skoro wskaźniki społeczne nam się w mieście spełniły i spełniły nam się wskaźniki gospodarcze, tak? Bo mamy i przedsiębiorczość, czyli i mało przedsiębiorców, tak w cudzysłowie, jak i się likwidują, więc no, z kondycją może być różnie, wówczas ten obszar możemy już uznać za zdegradowany. Tak? Bo mamy to plus to. I jeszcze do tego tam by się trochę budynki znalazły i tak dalej. I teraz te miejscowości. I szanowni państwo, wśród tych wszystkich miejscowości to są te, które według nas na tą chwilę mogą spełniać funkcję obszaru zdegradowanego, gdyż spełniają te dwa czynniki, czyli z jednej strony społeczne i z drugiej jakiś dodatkowy. Jakiś dodatkowy. I mało tego, kumulacja tych zjawisk społecznych jest dość znaczna. Najbardziej nas zaskoczyło, że mimo wszystko są to miejscowości, jak państwo widzą, bo na górze jest, dość nieduże. Pod liczbie ludności oczywiście, tak? No bo to rozmawiamy o miejscowości, tak? No nie sołectwa, tak? Są to nieduże. No, nie znamy tego przyczyny. Statystycznie tak wychodzi, szanowni państwo. Statystycznie tak wychodzi. I one są tu wymienione, proszę wybaczyć, pani chyba jest dobrze widoczna, nie chcę się przekręcić nazwy, żeby nie było. Ale jak państwo widzą, one generalnie bezrobocia, tak? I to jest wszystko procentowo, więc jeżeli mamy bardzo mało ludzi i dużo zarejestrowanych bezrobotnych, tak? Zarejestrowanych, no to formalnie ile ludzi nie pracuje, tak? To samo w świadczeniach z pomocy społecznej, tak?
Ich jest tutaj dużo, więc ja wiem, że trochę ten slajd się czyta, czy te slajdy ciężko, no bo te same wskaźniki, tak? I one raz się powielają i tutaj mamy w odróżnieniu do miasta, nie mamy takich kumulacji w tych wsiach, że wszystko mamy na czerwono, tak? Bo jak Państwo widzieli, w mieście tylko nam ten kapitał, to uczestnictwo w życiu kulturalnym nie wychodził w tym miejscu kumulacji, czyli jest, powiedzmy, to uczestnictwo w życiu kulturalnym jest po mieście rozłożone tak równomiernie. O, tak to mogę w cudzysłowie nazwać, tak? Czyli wszyscy jakoś w mieście tam uczestniczą. Na wsiach te wskaźniki społeczne są różne, tak? Czyli w jednych miejscach są bardzo, czyli na przykład czyny karalne, nie wiem, tam 50, tak? Średniorocznie 50 czyn, średniorocznie, bo to ja nie będę Państwu tłumaczył wyliczeń, bo sam też, po to przecież moi eksperci to wyliczają, ale opis jest średnioroczny, czyny karalne, czyli na przykład średnia gmina jest 18, a tej wsi jest 50. Tak? I te czyny oczywiście mogą być różne, tak? Nie myślmy, że tam się, nie wiem, ciągle coś się dzieje codziennie, tak? Jakby średniorocznie wychodzi. Tak, no mamy na przykład taki kwiatek w jednej miejscowości, tak? Że jest dość dużo tych czynów karalnych. Ale potem mamy frekwencję, czy mamy czytelnictwo, tak? I jak widzicie Państwo, dużo już na czerwono jest, tak? Te minusy oznaczają, że po prostu dzieci, nie ma dzieci, tak, z tych miejscowości, więc no wiadomo, nie ma dzieci, no to nie ma średnio wyniku egzaminu, tak? No ale już jest też mocno na czerwono uczestnictwo, no które my inaczej nie możemy zbadać, Szanowni Państwo, bo nikt nas się nie pyta, jak idziemy na festyn, spotyka, no tu niby widać, no ale to wiecie Państwo, z ochrona danych nikt nie będzie podawał, skąd są Państwo, co przychodzą na różne spotkania, tak? Bo to jest zakazane, więc to jest jedyna, to ta frekwencja, czy właśnie to czytelnictwo, tak? Czyli to, że nie korzystamy, bo to jest potem rozmowa dlaczego, tak? Na razie my statystycznie widzimy, tak? Że nie korzystamy, tak? Nie wiem, nie uczestniczą w tych różnych imprezach kulturalnych, jak Państwo widzą, to na czerwono jest dość sporo. Jaki też ten wiek, tak? Wiek i gospodarka. Ona się kumuluje lub tu, lub tu, lub tu. I u Państwa jest jeszcze na terenach wiejskich, czy jest? Jest. O, to najważniejsze. Czyli tak naprawdę sieć. Czyli ta, no tego, czego nie ma, że wszyscy wiecie Państwo, tak? Że w tej chwili nie ma, tak? Oczywiście nie na tą chwilę nam odpowiadać dlaczego, prawda? Nie odpowiadać nam dlaczego, bo to nie jest tamten moment. No po prostu nie ma, tak? No i dzięki to powoduje, że te wsie możemy mówić, że są zdegradowane, bo spełniają ten wskaźnik. Bo tak jak ja mówię, z całą stanowczością, to, że nam się wydaje, że nie mamy chodnika, że nie mamy lampy, to nie znaczy, że nasza ulica, miejscowość jest zdegradowana albo że mamy z tyłu plac trawnik za budynkiem publiczny i on też jest trawą obrośnięty. Przepraszam, jakaś dookoła język. To nie znaczy, że mamy tam, że to jest do zdegradowane. To można powiedzieć, że to jest do odnowy, ale nie jest zdegradowane. To jest o tyle, Szanowni Państwo, istotne, że ja wrócę do tego pierwszego slajdu tutaj terenów wiejskich. Ja powiem Państwu za chwilę dlaczego. Bo to, co myśmy tutaj pokazali i za chwilę Państwu powiem, bo miejscowości to Państwo wiedzą, gdzie są, dlatego no my nie robimy mapy, no bo to przecież Państwo wiedzą lepiej o nas, gdzie leżą miejscowości. W dokumencie oczywiście będzie ta mapa, jak już będą te obszary zdegradowane, to mapka będzie. No ale tutaj, żeby już też Państwa nie przedłużać, to pozwoliłem sobie pokazać miejscowości wiejskich. Ale teraz niech Państwo zobaczą, o czym ja, czy przypomną sobie, o czym ja mówiłem poprzednio. Teraz stoimy przed taką rozmową. Mamy obszary zdegradowane. W mieście za chwilę Państwu pokażę, jak one wyglądają w swojej kumulacji, tak? To nie znaczy, że gdzieś tam dalej jakaś uliczka nie jest, tak? No ale to ciężko po jednej uliczce, bo to tak to by wyszło jak jakiś bohomas. A musimy mieć funkcjonalnie i przestrzennie zwarty obszar, tak? Więc u Państwa to tak wygląda. I miejscowości, tak? Zwarte miejscowości, mniejsze, trochę większe. Jako zdegradowane. Ale teraz ja, mogę tak powiedzieć, jako ekspert muszę Państwu albo zadać pytanie, albo najpierw odpowiedzieć, a potem Państwa się zapytać. Potwierdzić lub nie potwierdzić.
Co my chcemy rewitalizować? Gdzie chcemy rewitalizować? Dokonywać procesów rewitalizacyjnych. Robić działania miękkie i działania twarde. Na ludziach, z ludźmi, najlepiej z tego terenu, czy z tego miejsca, lub z tymi ludźmi, co tam mieszkają. I teraz, szanowni państwo, no, ja to niestety powiedziałem na pierwszym spotkaniu. Nas, akurat w państwa przypadku, zaskoczyło, że ta degradacja jest w tych malutkich miejscowościach. One są razem 10%, nawet, to jest 10% mieszkańców nawet nie mają. Tak? To wyliczyła. To są strasznie małe miejscowości, znaczy małe pod względem ludności. Pewnie jakby się państwo też zastanowili, lepiej znają te miejscowości, to w niektórych nawet nie ma miejsca, żeby coś zrobić. Bo taki jest charakter tej miejscowości po prostu. Ja nie mówię, że tym miejscowościom nie trzeba pomóc, bo to są absolutnie, my musimy koniecznie, szanowni państwo, bo jest naprawdę dużo rozmowy o tym, że robimy rewitalizację i nie wiadomo, świat się zbawi dzięki temu. Nie, my musimy podjąć tam, gdzie możemy podjąć naprawdę fajne, ukierunkowane działania. To nie znaczy, że inni nie mogą z tego skorzystać. Prawda? Wszyscy mieszkańcy, tak powiem. Ale musimy gdzieś podjąć jakąś decyzję. No i niestety, no, z tego powodu, że ich jest tak, to są tak małe miejscowości, tak? To dojdę do tego chyba najważniejszego. To jest to, tak? Że my musimy uważać na tą powierzchnię, to raczej, co powiedziałem na pierwszym spotkaniu, jest w miarę bezpiecznie, nie przekroczyć 30%. Tak, koncentrują się zjawiska i z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. Czyli tam, gdzie możemy podjąć te działania, które pomogą i tym, co tam mieszkają, jak i inni z tego skorzystają. Mówiłem państwu, że było zadanie, szpital chciał złożyć, bo mówiłem. Ale niestety asesor już był wpisany w programie, już rada uchwaliła. Asesor powiedział, wyrzucić mi to zadanie, bo to jest zadanie remontu placu zabaw czy terenu zielonym na terenie szpitala dla no, osób psychicznie chorych i to jest teren zamknięty. Tam nikt nie może wejść. W związku z tym on ci nie nadaje do programu rewitalizacji. No i z przykrością musieliśmy zadanie usunąć z listy, prawda? Dla rozwoju lokalnego. No i myślę, szanowni państwo, no co ja będę dużo mówił? Bo pani się domyślają, że tak wygląda w ogóle ta kumulacja zjawisk w mieście Goleniowie. W samym centrum mamy ten główny, co mówiłem, obszar, czyli obręb 6 i 5, on jest tak, no centralny, prawda? Bo obrębów jest 11 na terenie miasta. I tu, idąc po tych ulicach, czy po tej granicy, oczywiście troszeczkę tam korzystając właśnie z tego, o czym jeszcze z państwem będziemy rozmawiać, z tych możliwości, tak? No bo jak jest kawałek terenu zielonego, no to może warto. Tak, no gdzie i tak nikt nie mieszka, prawda? Jak są może przedsiębiorcy, jak nie będą mieli nic przeciwko temu, dać im, co mówiłem państwu, szansę, bo jak oni są potem na obszarze, to mogą korzystać, jakby gdzieś sobie tam składali dofinansowanie, to mogą ewentualnie dostać punkty. I tak wygląda ten obszar w mieście Goleniowie. Ten jest zaznaczony na niebiesko. Tak. Rozmawiamy o wszystkich, jak są wszystkie ulice te graniczne, to po obu stronach, nie rozgraniamy działek, tak? Że nie tylko prawa czy lewa. Przepraszam, rysunek jest może niedokładny, ale jak rozmawiamy o ulicach granicznych, to rozmawiamy o wszystkich ulicach, tak? Znajdujących się na tym obszarze. No i ja nie będę też ukrywał, że my rekomendujemy go do rewitalizacji. Bo luzu mamy niewiele, wsi mamy takie jak mamy, no ale to jest ten chwila, że właśnie ja, bo żeby było jasne, my nawet pracując za chwilę dostaną państwo tą mapę i dla nas też, oprócz tego, co będziemy robić, też jest ważne ten moment. Państwo jako przedstawiciele, żeby mogło więcej przedstawicieli przyjść, bo może na przykład mimo wszystko coś by państwo jeszcze widzieli, że gdzieś jakieś ulice w tej okolicy, bo tak jak ja mówię, ciężko nam gdzieś daleko rozchodzić się, bo mamy niestety ograniczenia ludnościowe, ale tak jak ja rozumiem takie spotkania i tak się odbywają, naprawdę, to co robimy w całej Polsce, jest jakaś dyskusja, że na przykład o czymś żeśmy zapomnieli, albo coś leży obok, a czegoś nie wiemy. No po prostu, no, statystycznie może nie do końca to wygląda. No, nie zawsze tam nam się uda to spojrzeć, jakimś szerszym okiem państwo mają, może coś trzeba by było lekko powiększyć i procedury są zawsze takie. Państwo nam zgłaszają tą propozycję, no my ją tylko badamy, czy jakbyśmy dołączyli kawałek obszaru, czy granicznego, czy jakiegoś, czy to nam
tych wskaźników nie osłabi znacząco, znaczy, że na mnie się nie padną, nie? Nie to, że tam o 0,5%, to tam byle były cały czas ponad średnią. I wtedy my rekomendujemy zawsze, żeby ten obszar powiększyć, tak? Jak nie przekraczamy ludzi, a wskaźniki nam nie słabną, to w końcu o tym wreszcie dyskutujemy. Więc i my z jednej strony rekomendujemy to jako obszar do rewitalizacji, do tego, żeby prowadzić proces rewitalizacji. Czyli to, co powiedział pan dyrektor, że dzisiaj sobie tam zaczniemy rozmawiać o tym z państwem i będziemy cały czas to kontynuować, bo właśnie dzisiaj burzliwa dyskusja się na ten temat odbyła, że nad tym powinniśmy z państwem rozmawiać i państwo są chętni do tego, żeby o tym dyskutować i my też byśmy chcieli, tak? Czyli rozmawiać o tym, co byśmy mogli tu robić, żeby spróbować, bo jak sami wiemy, no jak to się mówi, nie zbawimy wszystkiego od razu, tak? Ale próbować działaniami, które chcemy podjąć, likwidować te problemy, które mamy, tak? Tego ubóstwa tych osób, które nadużywają alkoholu, pomóc osobom starszym, pomóc osobom młodszym, tak? Bo też mieliśmy tę dyskusję, że państwo mówili w zeszłym razem, że starsi coś tam, a potem młodsi, że nie mają i tak. Właśnie, młodsi na starszych, a nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby sobie pomóc razem nawzajem, tak? I tę pomoc najlepiej, żeby wyszło od państwa. No, przecież nie ode mnie, no, bo nie mieszkam jeszcze w Goleniowie. No. Może kiedyś. Ale jeszcze nie. I my z jednej strony rekomendujemy to do rewitalizacji jako obszar, no chyba, że w wyniku naszych też rozmów kuluarowych, bo na to jesteśmy przygotowani, które z tych miejscowości wiejskich, jednak państwo też, jak będą dyskutować w grupie, stwierdzą, że może by tam proces rewitalizacyjny podjąć, tak? No bo mi też, nam też ciężko tak autorytarnie stwierdzić, prawda? My wiemy, co wychodzi ze statystyki, co jesteśmy w stanie udowodnić asesorowi, osobie, która to będzie oceniać. Nie naszej subiektywnej ocenie, tylko asesorowi. To jest naprawdę, szanowni państwo, coraz jest trudniej, jest tylko trudniej. Nie wiem dlaczego, ale urzędy, ministerstwo się usztywnia. Ja powiem tak, ja nie daję, jak w zeszłym tygodniu rozmawiałem z człowiekiem, który był na dużej konferencji europejskiej o rewitalizacji w Niemczech. Wiecie państwo, ile trwa rewitalizacja miejscowości pod Stuttgartem? Znaczy części tej miejscowości. 22 lata już. Tyle prowadzą proces rewitalizacji. Jeszcze się nie dorewitalizowali. I a żeby było jasne, pan z ministerstwa też był. Bo to akurat nasz znajomy ekspert był z Wrocławia, a on był, tam spotkał człowieka z ministerstwa. Czyli ministerstwo też widzi inne przykłady światoeuropejskie. I widzi, ile to trwa, że to nie jest proces na dwa, rok, pół, na miesiąc, tak? Że to są procesy całoroczne i nam się może wszystkim wydawać, o, no mają drogę, mają chodnik, ale tak jak mówię, tu nie chodzi o chodnik i drogę. Bo widzieli państwo, jakie są wskaźniki społeczne, tak? Czyli znowu mamy taką sytuację, że na przykład, skoro mamy słabe wyniki nauczania, a dzieci dużo chodzi, bo jest dużym, tak? To oni nie to, że statystycznie się słabiej uczą, to może też indywidualnie tak, no bo to już aż tak nie wychodzimy w te badania, no bo to byśmy badali dwa lata to wszystko. Prawda? Że oni i tak te dzieci się gorzej uczą. Skoro mamy więcej osób, mało osób młodych, więcej osób starszych, no to ani nam oni nie odmłodnieją, jedni, a drudzy tylko się zestarzeją, prawda? Czyli za chwilę ten obszar, za 5 lat, będzie jeszcze demograficznie inaczej wyglądał. Może jeszcze gorzej. Tak? A z drugiej strony niestety, no tak, tak jest. Nieraz te miejscowości wiejskie, tak jak rozmawiamy, wchodzą, wygląda to tak, że patrząc na to, z tego, dla ilu osób możemy prowadzić proces rewitalizacji, ile osób dodatkowo może z tego skorzystać. My mamy, szanowni państwo, tylko na koniec powiem, zanim przejdziemy sobie tam popracować, ewentualnie tam dyskutować, że państwo mają na gorąco jakąś uwagę, to w Kujawsko-Pomorskim właśnie jest taki problem, że oni tam już całkowicie wymyślili takie wytyczne, że już po prostu głowa nam pęka, ale istota tych wytycznych jest taka, szanowni państwo, że w tej chwili wyznaczyliśmy na przykład w jednej gminie 3 miejscowości, gdzie nijak się nic nie zrobi, bo to są chałupa przy chałupie, przy wojewódzkiej drodze. Nisko, nie skromka. Ale okej, okay, włączyli, zrobiliśmy z nich obszar rewitalizowany i na razie wymyślimy tylko jedno, że osoby będą korzystały z projektów społecznych w mieście. Ale ja jeszcze nie wiem, co powiedzą mi asesorzy. Czy ja skądinąd, że tak powiem, ręka na sercu, tak, no bo mam szlachetne intencje pomóc, no bo infrastrukturalnie nic nie pomogę, no bo nie mam gdzie zrobić świetlicy ani takiego działania, ale biorę ich gdzieś indziej, ale ja nie wiem, co mi jeszcze urząd na to odpowie. No to powiem państwu pod koniec państwa pracy, bo do tego czasu czekam na ocenę.
Także czy na gorąco do tego jest jakieś pytanie lub... Bo oczywiście tam my nie uciekamy, więc jesteśmy i cały czas możemy sobie dyskutować. Z Państwa strony? Proszę. Nie wiem, jak to rzutuje na wskaźniki, ale ma Pan nieaktualną mapę goleniową. A w jaki sposób nieaktualna? Nie ma trzeciego mostu nowego. A. No dobrze, skorzystałem z jakiejś tam... To dobra jest. Dobra mapa. Nie no, oczywiście, Szanowni Państwo, my się do samego dokumentu postaramy, żeby było na lepszym podkładzie trochę i bardziej widoczne to wszystko. Tu rozmawiamy o takim, takim przykładowym, tak? Jeżeli nie ma pytań, oczywiście tam będziemy sobie rozmawiać. My byśmy chcieli, żebyśmy tam przeszli... Starczy nam tych miejsc, ale tam? Tak. Tam są stoliki, Szanowni Państwo, po tyle osób, ile siedzi. Jak sobie Państwo usiądą przy tych stolikach, to Państwo tak będą zasiedzeni, tak? I tam tak naprawdę ja bym chciał, żeby Państwo odbyli dwa, że tak powiem, zadania dla nas. Tak? Ja często mówię, najlepiej mieć przy strategii, bo jak się robi mocne i słabe strony, to jest najfajniejszy warsztat, bo nic nie robię. Trochę pogadam, a potem wszystko Państwo robią, ale to jest mniej więcej coś takiego. Ponieważ rozmawiamy o tym obszarze, na pewno o tym, chyba że w wyniku naszych indywidualnych dyskusji coś tam nam jeszcze wyjdzie, my byśmy chcieli, żeby Państwo jeszcze, jak to się mówi, siedząc sobie w grupkach, zastanowili się. Bo wskaźniki to jest ich tam dużo, może Państwo zapamiętali, może nie, ale tak, że tak powiem, z własnego doświadczenia, z własnego obserwacji, z tego, co Państwo widzą, właśnie nam jeszcze spróbowali napisać, co jest złe na tym obszarze, pod względem społecznym, czy gospodarczym, czy tym takim infrastrukturalnym, czy przestrzennym, tak jak my go widzimy, tak? Tak jak nawet ta dyskusja po części się odbyła za pierwszym razem, tak? Jak dobrze pamiętam, panie dyrektorze. Czyli po prostu tylko tyle, że grupowo będą hasła, niech Państwo nam wypiszą. Ja nie potrzebuję rozbudowanych zdań, to mogą być proste informacje, dwuwyrazowe, dłuższe zdania. Po prostu to będzie nasze pierwsze zadanie, które byśmy chcieli, żeby Państwo nam wykonali dla nas, bo dla nas to jest dalsza rozmowa, jak z jednej strony będziemy z Państwem rozmawiać o zadaniach, a z drugiej, jak będziemy myśleć, mając wskaźniki, myśleć o tym, bo no też jest nasze zadanie, że może coś Państwu podpowiemy. Dzisiaj była taka fajna dyskusja przez chwilę o jakimś ciekawym pomyśle. Może coś nam jeszcze przyjdzie do głowy, a z drugiej strony, żebyśmy my pisząc dokument, czy pisząc tą diagnozę, mogli napisać jeszcze parę niestatystycznych informacji, tak? Zresztą jeszcze badania będziemy prowadzili u Państwa, wśród Państwa znaczy się, tak? Właśnie cały czas, bo oni, czyli Urząd Marszałkowski, oprócz tego, że my to potrzebujemy, też cały czas mówią. Rozmawiajcie z ludźmi o tym, co jest źle i jakie są ich problemy. I taka dyskusja nam się przez chwilę wydarzyła. I teraz niech Państwo, ja tylko zrobię tą wycieczkę, bo dla mnie to było bardzo ciekawe, tak? Zrobię tą wycieczkę, że hipotetycznie, skoro dyskutowaliśmy, że osoby młode nie mają co i gdzie robić w Goleniowie, pracując aktywnie, może jest przedstawiciel czy jakiś przedsiębiorca, no w końcu, no okej, okay, no mam ten Szczecin, ale może warto wystartować z jakąś działalnością, nazwijmy to w cudzysłowie rozrywkową, tak? Dzięki czemu będę miał takie miejsce, gdzie ci młodzi ludzie przyjdą. Czy będą chcieli przychodzić, tak? Bo nigdy nie przyjdą od razu, no chyba że będziemy pieniądze rozdawać, tak? To się musi stać z czasem, ale... A konsekwencją tego wydarzenia tak w ogóle, może być na przykład to, że, nie wiem, są pieniądze gdzieś unijne, teraz chwilę nie powiem, dla przedsiębiorców i on na rozwój tej działalności będzie mógł napisać, że tak, ja chcę taką działalność, wpiszę się do programu, będę miał taką działalność, albo taką chcę prowadzić, to chcę zrobić i to będę miał za to ekstra punkty, bo chcę to zorganizować na tym obszarze, tak? Nie tam gdzieś daleko, tylko tutaj. I taka będzie wartość dodana, tak? Ale na przykład rozmawiając o tym w tej chwili, Państwo zwrócą nam na to uwagę, że tego brakuje, tak? No nawet jak jesteśmy w tych murach, no... No właśnie, no. To też by się coś przydało, tak? No, aktywność kulturalna jest dość znaczna. No widzicie Państwo, i właśnie z jednej strony nam spojrzeć teraz na ten obszar właśnie w taki sposób krytyczny, a potem, to już tam na sali Państwu powiemy, bo właśnie chwilę porozmawiać, przygotujemy się powoli do tych fiszek, bo nad tym naprawdę chcemy, żeby Państwo z nami dość mocno popracowali. Jedna rzecz tylko, bo to będzie napisane, prawda, bo tu Pan, a dobra, to przepraszam dyrektorze, ominę to, dobrze,
pozwolę sobie, najważniejsze jest to, że na stronie miasta jest strona internetowa i my ją oczywiście jeszcze powtórzymy dla Państwa i tam będą wszystkie informacje też i różne, które będziemy zamieszczać, jak i też zapraszać Państwa. Na pewno 11 mamy to spotkanie, to na 100%, na 16 i tam będziemy przede wszystkim rozmawiać dalej o zadaniu. Bo teraz będę z Państwem rozmawiał, bo teraz porozmawiam trochę o problemach jeszcze porozmawia z Państwem ankieta, że się tak wyrażę, ankieterzy z Państwem porozmawiają, natomiast my będziemy już pracować nad zadaniami. No bez, i to jest. Bez zadań państwo, przez Państwa wskazanych dokument nie może powstać. Tak jest warunek Urzędu Marszałkowskiego. Dobrze. Nie bać się. Nie bać się, szanowni Państwo, nie bać się pomysłów, nie bać się, bo my zawsze możemy to bronić. Ja tylko zanim Państwo sobie tam przejdą, powiem tylko jedną historykę, w tej chwili robimy w Wielkopolsce i bardzo, bardzo naprawdę mamy na to dowody w postaci listów intencyjnych, nie takich tam, że pan burmistrz albo tam radny coś powiedział, listów intencyjnych od poważnych organizacji, że trzeba w tym mieście, w którym jesteśmy, zrewitalizować taką przestrzeń, nazwijmy to w cudzysłowie poprzemysłową. W cudzysłowie ją nazwę. Ale nijak dookoła nie ma jakiej, bo tam się nic nie dzieje. No i stoimy się przed takim dylematem, że w chwili obecnej sterujemy ręcznie tym procesem z Urzędem Marszałkowskim, żeby on rozmawiał z asesorami, że to jest, bo no to jest karton papierów, że to jest tak istotne miejsce, na którym można potem robić różne rzeczy, tak? Że gmina chce po prostu go próbować rewitalizować w różny sposób. Skoro go odzyskała od prywatnego, tam wyrwała mu w końcu z gardła. Prawda? No i zobaczymy, jak to się uda. No, to też Państwu teraz nie powiem, bo stoimy przed pracą. Także zapraszam tam. Tak. Tak. I jak się 11 spotkamy, to też tam, w tej sali, bo tu już na tą salę nie będziemy wchodzić, już tam przy stolikach sobie siedzimy, kawa, herbata i będziemy pracować. Natomiast chciałbym, żebyście Państwo usiedli przy tych stolikach w miarę tak, jak blisko siebie mieszkacie. Spróbujmy, tak? Gdzieś zbliżeni do siebie, tak jak mieszkamy, bo mamy bloki, mamy jakieś spojrzenie blisko siebie, gdzieś mieszkamy, gdzieś. No, znacie się Państwo mniej więcej sąsiedzi, gdzie kto mieszka. Zresztą. Chyba się jeszcze Państwo znacie. No, także zapraszam na drugą stronę i spotykamy się przy stolikach. A ci, co się nie znają, to też się poznają. Tak właśnie. Proszę pytać, kto gdzie mieszka, na której ulicy. Thank you.
Termin, tak zwany termin organizacji, no to oczywiście.